do ponad 7200 obrotów, natomiast na biegu trzecim i czwartym do 7000 obrotów. Potem jest on automatycznie ograniczany, znaczy obroty są automatycznie ograniczane. Tym niemniej jednak człowiek się zupełnie, nawet w ciasny zakręt z dosyć dużą prędkością, że samochód jest całkowicie stabilny i trzyma się jezdni jak przyklejony. Proszę bardzo, 5000 obrotów, 100 na godzinę. Przyspieszenie wciska w fotel. To jest po prostu ogromna prędkość, jaką się uzyskuje i fantastyczne przyspieszenie, ale nic dziwnego. Ten samochód jest zaprojektowany, myślę, że chyba częściowo również do takiej jazdy, jeżeli warunki na drodze pozwolą, no i przepisy.